Jesteśmy dzisiaj w Mszczonowie na ostatniej, szóstej konferencji zimowej Syngenta w 2016 roku. Tegoroczne konferencje odbyły się pod hasłem trudnych zjawisk pogodowych, stresu, który tym trudnym zjawiskom pogodowym towarzyszy. Głównie dlatego podjęliśmy taki temat, ponieważ warunki panujące na polach w roku 2015 bardzo mocno dały się we znaki naszym rolnikom. Panowała przez kilka miesięcy susza, a ponieważ jesteśmy firmą, która chce dostarczać wiedzę i rozwiązania, które pomogą rolnikom prowadzić ich pola w sposób efektywny, najbardziej odpowiedni, dlatego postanowiliśmy podjąć ten temat i podzielić się z nimi naszą wiedzą i doświadczeniami, zaproponować rozwiązania i technologie ochrony, które można zastosować właśnie w różnych warunkach pogodowych, również w warunkach suszy. W tym roku mieliśmy 6 konferencji, jesteśmy bardzo zadowoleni z ich rezultatów. Wydaje mi się, że podczas tych 6 konferencji zgromadziliśmy rekordową liczbę rolników od początku istnienia naszych wydarzeń, czyli od 8 lat. I jesteśmy jeszcze przed ostatnimi podsumowaniami, natomiast liczę, że ta frekwencja mogła dojść nawet do 2,5 tysiąca osób obecnych w tych 6 lokalizacjach.